Siemanko, siemanko, witamy na Was serdecznie w nowych odcinkach o ADC. Jesteśmy w Las Vegas. Na początek musimy Wam dać taką informację, że jeśli jesteście osobami z Europy, nie jesteście obywatelami Ameryki, musicie bilety odebrać w pewnym takim punkcie, który się znajduje w Expo World Market Center. Właśnie tutaj jesteśmy na miejscu, będziemy odebrać nasze tutaj przepustki. A osoby, które są po prostu rezydentami i obywatelami, dostają pocztą do domu swoje zamówienia. Do USA i do Kanady. No i chyba też do Kanady. A my niestety musimy osobiście przyjść odebrać. Dostaliśmy informację o tym, że musimy odebrać i w jakim miejscu dzień wcześniej na maila, ale ja już wcześniej, tydzień temu grzebałam w internecie, pisałam, pytałam się i wiedziałam tutaj już przypadkiem jakiejś tam osoby z forum, która mnie po prostu pokierowała, Boże, ile ludzi, żeby stać w kolejce długo. Pokierowała mnie, żebyśmy tutaj się zgłosili. Na początku nie do końca byłam przekonana, ponieważ nigdzie nie było oficjalnej informacji o tym. Oj, jest trochę zamieszanie. My mamy trochę opóźnienia też tutaj w czasie, ponieważ dzisiaj mamy pierwszy dzień festiwalu. Chcieliśmy wczoraj tu przyjść i odebrać, aczkolwiek nie mieliśmy tutaj zbytnio czasu. Czemu nie możesz wchodzić na skróty? Też krótko było otwarte to miejsce. Dzisiaj już po prostu udało nam się po pierwszej naszej atrakcji Vegas, bo byliśmy w New World. Takim fajnym miejscu, osobny filmik będzie z tego. I teraz wybraliśmy się tutaj i odbieramy nasze przejściówki, które i tak będziemy mogli skorzystać później niż mieliśmy w planach, ponieważ chcieliśmy jechać na opening show i tak dalej, który się tak naprawdę ma rozpoczynać za jakieś 2 godzinki, a coś czuję, że trochę tutaj spędzimy też czasu przy odbiorze naszych przejściówek. Sądziłam, że nieco dłużej będziemy stać w kolejce, ale jest tyle stanowisk, więc to szybko rusza, już naprawdę tak chyba 10 minut minęło, więc za jakieś 5-10 też wyjdziemy. Widzę, że są fajne te boksy do odbioru. Gdzieś tam w internecie widziałam filmy, jak ludzie na jakimś YouTube mieli unboxing, no ale teraz będę mogła to sama przeżyć z Kamilem, więc zaraz Wam pokażemy, co znajduje się w środku. Później z Wami podzielimy się, jeśli chodzi o dojazdy, ceny i całą resztę, jeśli chodzi o pakiet, ten taki podstawowy, bo my taki właśnie zamówiliśmy. Okej, jesteśmy już po naszym odbiorze. Dostaliśmy przepustki tutaj na autobus. Akurat wybraliśmy Tropicana, ponieważ jest chyba niedaleko naszego hotelu, więc nie ma jakiejś tragedii. Macie do dyspozycji różne miejsca, z których będą Was zabierać autobusy. My wybraliśmy akurat Tropicanę. O, chodźcie! Ale fajnie! Więc to są przepustki na nasze autobusy każdego dnia i też powroty. Ale mnie była też możliwość zakupu dodatkowego, można tak powiedzieć, wejścia, dodatkowe $5 od osoby, jeśli byśmy byli zainteresowani jechać na opening ceremonii, czyli na ceremonię otwarcia za dnia, która jest od 16 godziny. My już mamy teraz godzinę 16, więc nie wiem, czy tam się po prostu zabierzemy, czy już będziemy jechać bezpośrednio z miejsc, skąd my mamy autobusy takie, jakby można powiedzieć, zwykłe. I do tego dostaliśmy też opaski. Już Wam tutaj pokazuję. Opaski wejścia na 3 dni. Oczywiście tutaj one są niby imienne, a zauważyłam tutaj przy odbiorze tych naszych tutaj paczuszek, że osoby pytały się, czy my chcemy to sprzedać, więc nie wiem, na jakiej to jest zasadzie, że po prostu odbieramy te paczki i później tylko skanują te kody i nikt nie patrzy, do kogo to należy.
Więc tymi przepustkami dzisiaj będziemy jechać prawdopodobnie z miejsca, które jedzie na opening ceremonii, a jak nie stamtąd, to po prostu już pójdziemy na tak, można powiedzieć, oficjalne miejsce z każdego dnia. No i co my tutaj mamy? Mamy tak, by może być taką książeczkę. Zobaczcie, jaka fajna. I tutaj mamy gadżety. Jakąś kopertę magiczną. Czy tam określik? Dorzucili nam jakieś bryloczki. O, fajne. Na przykład na walizkę, na jakiś bagaż. Przypinki. Naklejki mamy. Więc można sobie obkleić, jak Kamil będzie teraz chciał swoją nową walizkę. Zobaczmy, co to jest za notesik. A, jakaś książeczka z jakimiś fotografiami. Ale będzie fajnie, nie możemy się już doczekać. Ja wziąłem taki mały plecaczek, który mam na plecach, więc będziemy mieli możliwość to schować i stąd po prostu pojechać na ten festiwal. Bo jakbyśmy nie mieli, to co, byśmy w ręku to trzymali? Teraz to zamykane. Ha. Bo szczerze powiedziawszy, myślałam, że my dostaniemy tylko te bransoletki. Ponieważ zakupiliśmy ten taki, można powiedzieć, ten podstawowy, zwykły bilet wejścia, nie jakieś VIP-y, czy tam jakieś bardziej rozszerzone, a sądziłam, że to bardziej VIP-y otrzymują, no ale jednak my też dostaliśmy. I tak, jeśli chodzi o koszta, my za to wszystko zapłaciliśmy w granicach 500 za osobę. $500 za osobę, 400 z kawałkiem kosztowała ogólnie taka wyjściówka ogólna. Trzydniowa. Same wyjście, a że nas interesował również transport, bo znajduje się to, można powiedzieć, już na końcu miasta, na torze wyścigowym Speedweed. I żeby tam dojechać, my mieliśmy po prostu do dyspozycji albo transport publiczny w własnym zakresie, albo ich przygotowane busy imprezowe. My zdecydowaliśmy się jednak, bo wyjdzie taniej z tymi, jechać tymi busami imprezowymi, niż jechać, nie wiem, Uberem czy czymkolwiek innym, bo nie zawsze też transport publiczny dojeżdża w te miejsca, co byśmy chcieli. Więc na tym chyba nie musimy się bardzo skupiać ani martwić, że po prostu jakbyśmy nie mieli tego transportu, a że mamy. A również transport powrotny każdego dnia od 3 godziny w nocy i godzinę po zakończeniu imprezy, więc myślę między 3 a 6 godziną, na pewno coś kursuje co pół godziny. I teraz będziemy musieli po prostu zejść i jechać od razu już albo na te miejsce, gdzie są puszczone busy na opening, albo po prostu już bezpośrednio pojedziemy do tego miejsca, gdzie mamy zakupione busy, te zwykłe. Trochę mogę wam tu pomieszać, bo nikt do końca może też nie zrozumieć, ale dali taką ofertę, że macie do dyspozycji wybrać po prostu zwykły sobie bus z danego miejsca, który codziennie was będzie zabierał. Albo jeśli ktoś jest zainteresowany specjalnie jakiegoś, na przykład innego dnia, jechać na opening ceremonii, wyłącznie tylko jednorazowo, to może sobie dokupić po prostu taką przepustkę, że tego dnia sobie jadę tu i tu. Po prostu wcześniej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bo każdego dnia bramy są już otwarte od godziny 17, każdego dnia oczywiście za dnia, kiedy jeszcze słońce świeci, jakieś tam nagrywki są, jakieś parady, a nie każdy po prostu chciałby na przykład od godziny 18 czy tam w późniejszych godzinach jechać, tylko nie wybrać się za dnia jeszcze nieco wcześniej, zanim będzie tłok ludzi, więc my zdecydowaliśmy, że to dzisiaj będzie. Zobaczymy, ile busów będzie jechało z tego miejsca do tej opening ceremonii. No jak się nie zapiem, to trudno, to może jutro pojedziemy i spróbujemy czasowo, jak też to wyjdzie. Więc wiecie, jak wygląda taki pakiecik i też wiecie, w którym miejscu musicie go odebrać. To jest oficjalne miejsce, gdzie takie rzeczy się odbiera każdego roku. Gdybyśmy nie dowiedzieli się, nie dostali informacji, byśmy przeoczyli to, pewnie byśmy pojechali bezpośrednio na festiwal i tam szukali jakichś, nie wiem, stanowisk, jakichś namiotów, gdzie takie rzeczy można odbierać, bo wiem, że na innych festiwalach, na przykład tak było, mieliśmy w przypadku Untoldu, jak byliśmy, to od razu przed samym wejściem na festiwal były budki, były takie, można powiedzieć, stoiska z
stragany, gdzie z komputerami ludzie po prostu czekali, brali nasze tam dane, nam wydawali po prostu przepustki, żeby wejść już od razu tuż obok wejścia główne na teren festiwalu. A tutaj jednak trzeba się zgłosić wcześniej do innego miejsca w centrum miasta, w centrum Las Vegas, do World Market Center. No i dobrze, że wiemy, odebraliśmy, więc mamy teraz spokój nieco, że mamy już po prostu za sobą te przepustki. Można jechać i się bawić do rana. Jeśli chodzi o płatności, o jedzenie na miejscu, również nie do końca jest pewna informacja, ponieważ generalnie jest tutaj tak, że bezgotówkowo wszyscy obracają tutaj się, jeśli chodzi o zapłaty za jedzenie, za picie i takie inne rzeczy. Jakieś tam, nie wiem, ktoś by chciał jakieś gadżety kupić, czy włosy zrobić, jeśli chodzi o dziewczyny, makijaże. Wszystko tutaj się płaci kartą. A że my jesteśmy z Europy, więc my takiej nie mamy karty w dolarach, no chyba, że ktoś sobie po prostu założy taką kartę, ale mimo wszystko, nawet jak założy, to i tak ma jakąś tam prowizję, bo to jest zupełnie co innego. My nie mamy takiej karty i na przykład chcieliśmy tylko gotówką płacić. Gotówką nie można, ale ponoć organizatorzy wzięli to pod uwagę i ma być rozwiązanie na zasadzie, że będzie taka karta prepared, taka na zasadzie, że my idziemy do stanowiska, dajemy jakieś tam pieniążki, gotówkę, oni tą gotówkę nam jakby przysyłają taką kartę i to na tej karcie po prostu będzie ten cały tutaj, można tak powiedzieć, z tych pieniążków. I z tą kartą na przykład mamy $20 i z tą kartą idziemy do jakiegoś stanowiska, opłacamy na przykład dwa napoje po $10 i na przykład mamy kartę czystą, ale też od każdej takiej płatności jest brana jakaś tam prowizja 50 centów, więc też może to nieco się też nie opłacać, bo możemy być stratni. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Czy coś takiego faktycznie będzie rozwiązanie? Pisałam maile do organizatorów i niby tam zapewniali, żebyśmy przyszli z gotówką, płacimy sobie na kartki, żebyśmy mogli sobie kupować bez problemu jedzenie i picie płacąc taką kartą, bo to będzie takie po prostu rozwiązanie. Okaże się w praktyce, jak to będzie wyglądać. Więc dzięki serdecznie za to, że byliście z nami, zobaczyliście, jak to wygląda. My ruszamy na pierwszy dzień festiwalu. Zostańcie z nami. My wybraliśmy przystanek na busy, te, które odjeżdżają i zabierają wszystkich tutaj. To opłatą oczywiście wcześniej, którą wybraliśmy. To są takie no, specjalne busy, bo tak generalnie wszyscy mają sobie samemu radzić, bo mają możliwości jakieś taksi, Ubery, transport publiczny, a to była ograniczona ilość na zakup pakietów tych takich autobusów imprezowych. My wybraliśmy Tropicanę, nie wiem, czy już Wam wcześniej o tym wspominałam. Chyba tak, ponieważ mamy tutaj, jak można być najbliżej, jeśli chodzi o lokalizację naszego hotelu. I teraz Wam pokażemy, w jakim to miejscu się znajduje i jak to będzie wyglądać. Podejrzewam, że to będzie jakaś jedna wielka, gruba impreza w środku. Będą wszyscy tańczyć, śpiewać i w ogóle. Bo jak tutaj już widziałam, dużo osób jest tak nastawionych pozytywnie. No i też ubranych kolorowo, tak bardzo, no wiecie, imprezowo wyzywająco. A my do tego nie jesteśmy zbytnio przyzwyczajeni, ponieważ my takich widoków nie mamy u siebie w Europie na imprezach, w tych takich festiwalach. Więc troszkę nie do końca jesteśmy po prostu tak do tego przekonani, jakby po prostu przyzwyczajeni. Więc to jest coś nowego dla nas, no ale powiem Wam, że fajnie to wygląda kolorowo. No i każdy się cieszy z tego, jak wygląda, jak się ubrał, jak się przygotował. A teraz idziemy między hotelami, żeby dojść na ten przystanek, bo wcześniej, jak już Wam wspominałam, szukaliśmy karty SIM. I tutaj było trochę zamieszanie, ale udało nam się znaleźć to miejsce. Gdzieś tam Wam dodam adres, w jakim miejscu musicie szukać. Między MGM. My między hotelem MGM a New York. Też idąc w stronę Hard Rocka. Gdzieś niedaleko gitary, więc na pewno tam znajdziecie, tam jest taki duży punkt, który się wyróżnia. No i też oczywiście stoją przed nim pracownicy, więc na pewno znajdziecie, jeśli będziecie na pewno dobrze szukać. My już tutaj widzimy, że coraz więcej ludzi idzie w stronę busów. Busy już tutaj kursem od godziny 18. Mamy trochę nieco późniejszą godzinkę teraz, ponieważ no, trochę jest zamieszanie, żeby załatwiać sprawy, szukać. Jeszcze byśmy na jedzonku, więc nie wyrobiliśmy się na 18. Wcześniej w ogóle były plany, żebyśmy jechać na open ceremonii już na godzinę 16. Ale i tak jeszcze zdążymy dojechać. Zjedliśmy, bo jest generalnie problem tutaj z jedzeniem takim dla nas, Europejczyków, bo wszędzie są fast foody. No ale znaleźliśmy fajne miejsce, gdzie zjedliśmy chińskie. I to dobre chińskie.
No, ceny były normalne, ale jeśli chodzi o porcje, to były gigantyczne, więc jeśli ktoś z Was by chciał tam też pójść, coś zjeść i wyjść. Czerwony Lotos, Red Lotos. Hotelu Tropicana. Tak, do hotelu Tropicana, Red Lotos, taka chińska knajpka, restauracja. I ceny nie są jakieś super duże, bo od 10-5 nawet. 5 dolarów do 20-30. Porządne jedzenie. Nawet zupa jest za jakiś dolar, którą wzięliśmy, jest pycha pycha, więc coś ciepłego na żołądeczek sam raz przed jakąś imprezą grubszą, nie? My już tutaj przeszliśmy przez bramki. Generalnie jak tutaj przyjdziecie, to będzie full ludzi, więc idźcie zawsze za ludźmi, więc na pewno znajdziecie miejsce, w którym stoją te wszystkie autobusy. One są w tym tutaj hotelu. Generalnie tak, najpierw jest tutaj wejście przez takie bramki, gdzie trzeba wyrzucić wszystkie napoje i jedzenie. Później babeczka sprawdza wasze liściówki, skanuje kod waszych kart, jeśli zakupicie na te tutaj busy. Później oczywiście będzie przegląd waszych rzeczy, jakiś torek, jakiś nerek, saszetek i tak dalej. Nam jakoś niezbyt jakoś dokładnie to sprawdzała, tylko zwróciła okiem, że aha, okej, coś tam jest. No ale jeśli ktoś by chciał coś tutaj wprowadzić, przynieść, więc na pewno podejrzewam, że ludzie tak tutaj coś wnoszą i tak dalej, bo to nawet nie było jakoś super przejrzane dokładnie, a na przykład nie wiem, co oni tymi skanują po całym ciele, patrzą jakiegoś metalu czy co innych tutaj rzeczy. Kolejka jest olbrzymia, tak jak już tutaj widzicie, więc będziemy trochę stać, żeby wejść do autobusów i tych autobusów no, jest kilka. Ja myślałam, że na przykład dwa autobusy na przykład na godzinę 18 jadą, później za pół godziny na przykład kolejne dwa. Się okazuje, że chyba z 10 autobusów po jednej porze się rozrusza i później przyjeżdżają kolejne. Droga stąd na festiwal to chyba jest około 30 minut, jak dobrze pamiętam. Słucham? 40? No, 30-40 minut. Pojedziemy na ten tor wyścigowy Speedweed, który się znajduje w północno-wschodniej części Las Vegas. No i co, czekamy teraz w kolejce i później może uda mi się tam coś nakręcić, jak to wygląda w środku, czy będzie muzyka, czy będą jakieś tańce, gibańce. No i później oczywiście samo wejście na teren festiwalu. Jakichś dwóch godzinach stania. Co? Dobra, no może po godzinie. Wow, dotrwaliśmy do kolejki. Jak widzicie, było jasno, jest już ciemno. Wsiadamy do busa. Generalnie to chyba jest na takiej zasadzie, że busy wyjeżdżają wszystkie kolumną, jadą tam, odwożą ludzi. A później one wracają razem i dlatego jest takie zamieszanie, że jak widzicie, są długie kolejki. Generalnie bo jestem rozczarowana. Nie możesz wsiadać? Idziemy. Klimatyzacja mam bardzo. Masakra jakaś. Patrz, nie wiem, czy to widać przez tą kamerkę, przez tą szybę wyciemnioną. U ludzi jest. Ja myślałam, że będziemy wcześniej, ale tyle tutaj czekać w kolejne, doczekać się na autokar, to słabo. Może nam się uda zdać na ten, na ceremonię otwarcia. Mamy ponad... Ale nie wiem, bo ile z tymi kartami jest, nie? O, dobra. Jedziemy. Po godzinie czekania w kolejce, po następnej godzinie jechania, w końcu wysiadamy z autokaru. Jak widzicie, idziemy w ramkach, bo się tak zimno, jak pije. Masakra jakaś. Wracamy do busa. Jutro bierzemy jakąś kurczę obowiązkową masakrę. To jest to, jak zimno. Nie wiem, jak tak można chodzić ubrany. Może ty masz tą kurtę drugą. Ale strasznie wieje. A zaraz będziemy wchodzić. Zimno. Nie jestem przyzwyczajona do czegoś takiego.